W długi majowy weekend tłumy turystów odwiedziły Zamek Książ i jego flagową imprezę Festiwal Kwiatów i Sztuki. Po raz pierwszy rozdano nagrody w Mistrzostwach Polski Florystów. W mistrzostwach wzięło udział 16 florystów z całej Polski. Otrzymali oni 5 zadań, które polegały na ułożeniu kompozycji kwiatowych na zadany temat. Musieli m.in. wykonać bukiet ślubny na wesele w bursztynowej komnacie, czy dużą kompozycję pod tytułem Widziane z okien Orient Expressu. Prace konkursowe turyści mogli oglądać przez cały czas trwania festiwalu. Co ciekawe, podium konkursu zdominowali panowie, ponieważ wśród 6 laureatów znalazły się tylko 2 florystki. W kategorii junior zwyciężyła Monika Łądka. Kolejne miejsca zajęli Dominik Wrzosek i Andrzej Klęsk. W kategorii senior najlepszy okazał się Tomasz Kuczyński. Pierwszym wicemistrzem został Tomasz Iwanow, a drugim wicemistrzem Ilona Szołtysek. Zamek Książ w miniony weekend odwiedziły tysiące gości. Od wielu lat to właśnie Festiwal Kwiatów i Sztuki stał się główną atrakcją i powodem, dla którego do zamku przyjeżdżają turyści z całej Polski. Pogoda wprawdzie bardziej sprzyjała roślinom, które lubią deszcz, ale okazja, by podziwiać tak bogato ozdobione sale w zamku, zdarza się tylko raz w roku, więc odwiedzających przez 5 dni nie brakowało. Festiwal to nie tylko możliwość oglądania wymyślnych dekoracji, ale też możliwość kupienia wszelkiego rodzaju kwiatów, nawozów i narzędzi do pielęgnacji. Motywem przewodnim był Orient, więc wszędzie można było doszukiwać się charakterystycznych dla kultur wschodnich elementów dekoracji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Narodowa Wystawa Bonsai. Jak się okazuje, niektóre wyjątkowe egzemplarze mogą osiągać ceny powyżej $1 000 000. Czym się różni przeciętne drzewko za kilkaset złotych od swojego wyjątkowo drogiego kuzyna? Różni się głównie okresem pielęgnacji w doniczce, czyli na przykład moje najstarsze drzewo, którym ja się zajmuję, to jest około 18 lat pracy z drzewkiem. W Japonii to wygląda, że takie najstarsze egzemplarze są pielęgnowane już w doniczce od około 300 lat. Po prostu to jest ta różnica. Czyli przez 300 lat ktoś dbał o to, żeby ta roślina nie umarła, nie uschła, prawda, żeby zapewnić jej bezpieczne życie podczas różnych wojen, wydarzeń w Japonii, prawda, toczących się różnych przewrotów i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko do razem wzięte tworzy właśnie tą unikalną cenę. A kto jest gotów zapłacić tak dużo za tak niewielkie drzewko? Głównie majętni ludzie w postaci, na przykład w Japonii są tacy sportowcy, golfiści, którzy mają przepiękne kolekcje drzewek bonsai, bardzo cenne, i gdzie rośliny są wyceniane, każda z nich w takiej kolekcji wyceniane są na ponad $500 000. Także jest to już na pewnym, powiedzmy, etapie bardzo, bardzo wysoka cena, natomiast one są tam traktowane jako dzieła sztuki, to podobnie jak obrazy. Bonsai w Japonii jest traktowane jako dzieło sztuki, więc jest to tego rodzaju też inwestycja. Na co dzień nieco tańsze, ale równie piękne okazy można oglądać w Wałbrzyskiej Palmiarni. Mam tam taką stałą wystawę drzewek bonsai. Jedyna w Polsce, taka pierwsza w Polsce tego typu wystawa, gdzie prezentowane są drzewka przez cały rok dla odwiedzających. Także każdy, kto chciałby się przekonać o pięknie roślin wiosną, latem, zimą, jesienią, to takich właśnie wszystkich turystów i chętnych zapraszamy do odwiedzenia naszej Wałbrzyskiej Palmiarni, w której w jednej ze szklarni zorganizowałem właśnie taką stałą wystawę. Podczas festiwalu w Zamku Książ promowało się miasto Pszczyna, gdzie wkrótce odbędzie się impreza Daisy Days, podczas której miejski rynek zamieni się w wielki ogród księżnej Daisy.